No cię tam widzisz. Florka. Serwus muzykanci. Potknąłem się właśnie o Florkę. Kiedyś, nie wiem czy to był 2004 czy 2005 rok, graliśmy z chłopakami pod domem koleżanki, bo wychodziła za mąż. Tak, wychodziła za mąż. Koleżanka to za mąż. Wychodziła za mąż i czekaliśmy, aż jej przyszły mąż przyjedzie. I była taka pogoda, taka właśnie jak teraz. Czyli trochę mży deszcz. To była chyba Strupina, taka miejscowość tu koło mojej, koło Żmigrodu. I czekaliśmy, aż młody przyjedzie. Miałem wtedy w 2004 roku, jak dobrze liczę, 24 lata gdzieś. Albo 22. No i na hura wszyscy graliśmy marsze, oberki, walce pod domem. Pan młody nie przyjeżdżał. No ale przyjechał. Na dworze. Z akordeonem, z gitarą, z perkusją. I mrzył sobie deszczek. Miałem wtedy Honera Atlantica 120. To był Atlantic 4. Czterochurowy. No i co? Po imprezie w tygodniu zacząłem grać na akordeonie i okazało się, że coś jakieś dziwne, ciężko się na nim gra. Znaczy, lekko się miech ciągnie, a ciężko się gra. No i wysłałem, dałem koledze, tu wtedy też obok w miejscowości, tam ktoś akordeon naprawiał. I kolega wziął ten akordeon do naprawy i tam pan w serwisie powiedział, że zniszczyłem akordeon. Za długo grał, znaczy w ogóle nie powinien grać w takiej pogodzie. I przypominam, nie padał deszcz, tylko mrzyło, wilgotność powiedział, że była z 95%, 99%, jak padał to 99%, nawet 100%. I akordeon powiedział wtedy w 2004 roku 1400 zł naprawa będzie kosztowała. No masakra. Także i trzeba uważać na słońce, na wysoką temperaturę i uważać na deszcze, żeby nie wychodzić z akordeonem gdzieś na powietrze. Nawet jak masz jakiś namiot, robisz grilla w domu, masz namiot i na ciebie nie pada, ale wilgotność jest 90% ponad. Także można sobie uszkodzić akordeon. Florka. Gdzie ona idzie z nami? Także pamiętaj, żeby przegrać życie na akordeonie, chodzić na spacery, na kijki, biegać, obojętnie jaka jest pogoda. No i nie grać akordeonem na deszczu. Takie proste po prostu. Także pamiętaj, żeby przegrać życie na akordeonie. Trzymaj się. Cześć.